Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzień dobry. Czekamy tutaj po kolei, aż dołączą kolejni uczestnicy, nasi kochani widzowie, z którymi widzę się co 2 tygodnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest środa, 24 maja. Kto na Instagramie obserwuje mnie, obserwuje Markę Molton, ten wie, że dzisiaj jest dzień wyjątkowy, bo dzisiaj są imieniny Joanny. To jest dzień, w którym ja świętuję, celebruję i cieszę się, że mogę przeżywać ten wieczór z Wami. Także jeżeli są jakiekolwiek moje imienniczki, to życzę na początku oczywiście wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że miałyście wspaniały dzień i że będziecie również miały wspaniały wieczór tutaj razem ze mną, z Marką Molton oraz z naszymi inspiracjami, jeżeli chodzi o stylizacje wiosenne oraz letnie. Jeżeli chodzi właśnie o tą ciepłą pogodę, będziemy pokazywać sobie różne inspiracje. Mamy pełną paletę tutaj przygotowaną dla Was. Będę Was zaskakiwać, mam nadzieję, przede wszystkim kolorami, czyli tym, co w okresie słonecznym bardzo lubimy. W zimę czasami tych kolorów się boimy i wiosną, latem jesteśmy zdecydowanie bardziej odważne. Za to ja dzisiaj dość stonowanie jak na siebie, ale za to w przepięknej bieli, takiej śmietanowej, złamanej, nie takiej zimnej, tylko w bardzo fajnej, właśnie takiej, która jest najbardziej uniwersalna dla różnych kolorów, jak jest taka za zimna biel. Czasami osoby o mojej karnacji wyglądają nieco na pomarańczowe. I uwaga, pokażę Wam, w czym dzisiaj ja występuję. Więc dzisiaj zdecydowałam się na stylizację bardzo kobiecą, ale w takiej nieco bardziej niestandardowej odsłonie, jeżeli chodzi o uzupełnienie jej, czyli o obuwie. Więc jestem w sukience, którą Wam w ogóle pokażę oczywiście. To jest sukienka w takim bardzo kobiecym, ale schlebiającym, uniwersalnym kroju, w której często dużo kobiet się dobrze czuje, bo sukienka, która jest sukienką koszulową, wiązaną w talii, rozkloszowaną, więc chowającą wszelkie niedoskonałości naszej sylwetki, ale bardzo też podkreślającą długość naszych nóg, podkreślającą naszą talię. Koszulowa sukienka to zawsze ta, która jest jedną z tych bardziej biznesowych, czyli ona ma swój kołnierzyk, możemy być w pełni zamknięte, wtedy naprawdę jest tak grzecznie, bardzo formalnie. Jeżeli właśnie chcemy taką sukienkę, bo ta w wersji kwiecistej jest zazwyczaj nieco mniej biznesowa niż taka, która jest sukienką jednolitą, możemy właśnie nadać jej nieco bardziej biurowego charakteru, uzupełniając ją żakietem, ponieważ mówimy dzisiaj o stylizacjach biurowych na sezon ciepły, to wybrałam oczywiście marynarkę białą, ale to nie jest tak, że marynarka czarna, beżowa, to są kolory, które tutaj w tym wzorze zobaczymy, czy też marynarka czarna, ale błagam, nie chociaż tak smutno latem i wiosną, tych możliwości jest zdecydowanie więcej, więc naprawdę sięgnijcie, uzupełnijcie swoją szafę, jeżeli tak owe jeszcze nie posiadacie, o właśnie taką marynarkę albo najlepiej cały komplet w kolorze białym. Bardzo uniwersalne uzupełnienie i właśnie w sezonie ciepłym powiedziałabym, że jest to bardziej uniwersalny komplet garniturowy niż taki komplet smutny czarny. Do tego w przypadku stylizacji obecnej mam takie właśnie beżowe mokasyny, które fantastycznie wyglądają właśnie nawet z sukienkami koszulowymi, takimi dłuższymi, bardzo fajnie to wygląda. I teraz uwaga, do tego jako uzupełnienie możemy oczywiście zastosować sobie taką też bardzo fajną do pracy, elegancką, kanciastą. To zawsze kanciaste troszkę rozwiązania są bardziej formalne, trzymają ładnie fason, więc są elegantsze. Tutaj mamy oczywiście dodatkowy pasek, który możemy sobie odpiąć albo właśnie na krótkiej rączce nosić. Możemy też fajnie sobie ją przewiesić właśnie w ten sposób, czy przez ramię, żeby nam było wygodnie, czy też całościowo. Oraz druga bardzo popularna, jeżeli chodzi o nasze stylizacje do pracy, torebka, czyli shopper bag. Ta jest przepiękna, w przepięknym, uniwersalnym też bardzo kolorze, bardzo właśnie wiosennym, letnim. Również do tego stroju całościowo wygląda, prezentuje się bardzo fajnie. Dobrze. Również jako taka alternatywa chcę Wam pokazać, że bardzo fajnie zadziałałaby taka jaśniutka torebka,
tutaj możliwe, że na przykład mogłabym jeszcze podmienić, i to jest też opcja, która obecnie w tym takim nieco rozluźnionym postpandemicznym świecie biznesu, dress code, również nawet w przypadku takiej sukienkowej stylizacji z marynarką by była 100% akceptowalna, i to byłoby zastosowanie, zobaczcie sobie, takich tradycyjnych, klasycznych, prostych trampek skórzanych. To są białe trampki, to są te takie najbardziej uniwersalne, jeżeli chodzi właśnie o smart casual, o stylizację sportowej elegancji do pracy. Fantastyczne rozwiązanie oczywiście również do garniturów, pod którym mamy albo koszulę, albo właśnie jakiś t-shirt. Również takie rozwiązanie byłoby ok. Tutaj myślę, że wtedy sięgnamy właśnie na przykład po taką jaśniutką również torebkę, żeby to uzupełnić w taki sposób. Oczywiście do takiego looku również moglibyśmy sięgnąć po szpilki, i tutaj jeżeli chodzi o to, co jest akceptowalne, co nie jest, pamiętajcie, że jakby cały czas w pracy biurowej, nawet w tych miejscach, które są nie tak bardzo formalne, czyli w biurach, które niekoniecznie zajmują się bankowością, finansami, ubezpieczeniami, czy też jakimś konsultingiem, audytem, to są takie najbardziej nasze formalne branże. Oczywiście można to uzupełnić o branżę rządową albo o dyplomację. Tam również ten dress code bardzo często jest nieco bardziej formalny, tradycyjny. Tam tak często nie jest łatwo nam o ustępstwo, dlatego że ten profesjonalizm, szczególnie w tym takim pierwszym froncie do klienta, który idzie po jakieś zaufanie, prawda, jeżeli chodzi o porady finansowe, o te kwestie takie bardzo newralgiczne w biznesie, no to zawsze tam ten dress code taki nieco bardziej formalny jest wymagany. Ale jeżeli chodzi o inne firmy, korporacje z innych wszelkich branży, to nawet tutaj uznaje się, że jednak jeżeli chodzi o szpilki, o buty na obcasie, o obuwie generalnie, no to rzeczą jednak no, nieelegancką jest te palce do firmy nosić odkryte, pamiętajmy o tym. Więc w przypadku przed takiej stylizacji, i tak sięgając po szpilkę, sięgnęłabym na pewno po taką, która jest szpileczką zakrytą. Dobrze, teraz przejdźmy sobie do inspiracji, które przygotowałam dla Was, i z ważnych rzeczy, rzeczy, na które warto czekać, to jest niespodzianka, a mianowicie będzie dzisiaj ze mną nasza kochana Beatka, którą możecie kojarzyć z innych live'ów, która czasami nam się pokazuje. Będę na niej prezentowała Wam dwie stylizacje, także warto czekać, i to stylizacje zupełnie inne niż te, które na mnie, dlatego że ja mam sukienkę, kolorystyka taka bardziej stonowana, a na Beatce, osobie, która jest ode mnie kobietą dojrzalszą wiekowo, pójdziemy w kolor i zobaczymy, że i tak to działa. Dobrze, więc zaczęliśmy sobie od mojej stylizacji, która wykorzystuje biel. I również pamiętajmy, że w kolekcji Molton obecnie mamy oczywiście właśnie, to jest ten komplet, ta marynarka, którą ja wykorzystam. Marynarka klasyczna, prosta, to jest ta marynareczka, klasycznie skrojona na prosto, i do niej w komplecie mamy białe, klasyczne spodnie w kant. Z ważnych rzeczy, zobaczcie, ja śmiało mogę sobie tutaj podmienić oczywiście górę i zastosować, abstrahując od tego, tutaj jest takie klasyczne połączenie z białą górą, z śmietanową, bardzo fajną też elegancką, dzianinową bluzką, która jest elegantsza niż t-shirt, i kiedy nie chcemy właśnie mieć tej warstwy z długim rękawem, no to takie rozwiązanie jest naprawdę bardzo fajne. Również ona jest biało-czarna, więc fantastycznie wejdzie również z czarnymi spodniami, ale tak naprawdę ona jest przeważająco biała, więc tak naprawdę ten dół może być w każdym kolorze, uważam. Więc tutaj możemy w taki sposób sobie to nosić. Pamiętajmy właśnie, że w kompletach najfantastyczniejszą rzeczą jest to, że możemy je rozczłonkować i że możemy tak naprawdę nosić w najbardziej formalnej odsłonie jako komplet garniturowy, ale możemy równie dobrze tę marynarkę stosować oddzielnie i oddzielnie stosować spodnie. Spodnie białe, najbardziej uniwersalne. One gryzą się praktycznie tylko z bielą w innym odcieniu, w innej ciepłocie. Tak samo marynarka z dołami wszystkimi. I będę chciała, pokazując Wam tak naprawdę pełną paletę różnych rozwiązań garniturowych, które tutaj mamy, pokazywać Wam praktycznie za każdym razem inny pomysł na dany garnitur. Więc to jest mój pomysł na dzisiejszego live'a dla Was. Więc tutaj widzimy właśnie, że takie rozwiązanie rozczłonkowane również może być bardzo, bardzo ciekawe. Drugim takim garniturem, który mamy w komplecie, w kolekcji Molton obecnie, jest garnitur również biały, ale o innym kroju. On ma wydłużony krój, tutaj ten przód. Widzimy tutaj takie rozchodzące się klapy tej marynarki, więc bardzo fajny, taki nieco bardziej niestandardowy. On, zwróćmy uwagę, również tutaj nie ma klap górnych,
ale jest bardzo, bardzo wyjątkowy, a zarazem klasyczny. Mi się kojarzy z taką modą francuską, z taką totalną, ponadczasową klasyką i jeszcze większą prostotą, bo ten żakiet jest naprawdę bardzo minimalistyczny, ale jednocześnie ciekawy. Do nich również oczywiście mamy w komplecie dedykowane spodnie i całość wygląda fantastycznie. Taki biały żakiet może być takim pierwszym, najbardziej domyślnym rozwiązaniem, które kładziemy właśnie na sukienkę. Ja nałożyłam go na sukienkę koszulową, ale również pamiętajmy, że żakiet zawsze w momencie, kiedy dochodzimy do biura, przychodzimy, często idziemy, jest nam ciepło, a w biurze jest co? Jest chłodniej, prawda? Więc on często będzie fajnym rozwiązaniem, które sprawia, że jest nam cieplej, ale też będzie rozwiązaniem, które w jakiś sposób doda elegancji, doda tego biznesowego charakteru sukienkom, które z pozoru na zewnątrz będą wyglądać na bardzo takie właśnie niekoniecznie biurowe. Przykładem mogą być sukienki dzianinowe, które z założenia same w sobie jeszcze biurowe nie są, ale w połączeniu z marynarką, przykładowo białą, tutaj bardzo modna zieleń, zwróćmy uwagę, że już w tym momencie taki strój jest już profesjonalny, już jest biurowym rozwiązaniem. Tutaj zastosowałam nawet kolor bardzo mocny, który w szczególności połączony z kolorami neutralnymi zacznie pracować nam bardziej biznesowo. On sam w sobie, jak jest szczególnie sukienka dzianinowa, to nie jest takie sensu stricte rozwiązanie biznesowe. Tak? Jeżeli jest jeszcze w kolorze, znowu kolor z założenia bardzo intensywny nie jest biznesowy. Więc jak mamy takie dwa elementy, które są niebiznesowe, no to całość jest niebiznesowa. W momencie, kiedy połączyłam to z biznesowym kolorystycznie, to jest kolor neutralny, i to garniturowym żakietem, to w tym momencie całość już jest elegancka. Oczywiście jeszcze bardziej elegancko by było, gdybyśmy na przykład pod spodem mieli wersję czarną, więc tutaj musimy troszeczkę wyczuć, co w naszej firmie jest dozwolone, co nie, czy inne osoby kiedykolwiek noszą kolory. Oczywiście może być tak, że po prostu inne osoby się jakoś nie interesują stylizacją, nie są tak odważne, a czujemy, żebyśmy mogli, bo wszyscy są bardzo na luzie, no to wtedy oczywiście po ten kolor też śmiało. Pamiętajmy też, że właśnie na przykład jeżeli chodzi o garnitury, bo o tym będę zaraz mówić i będę pokazywać, to właśnie tu jest to rozwiązanie, gdzie mimo, że garnitur sam w sobie, prawda, jest bardzo formalnym elementem i mówiłam o tym, że kolor z kolei nie, ale garnitur w kolorze jest bardzo częstym rozwiązaniem, po które sięgają kobiety w biznesie. W biznesie, ale też w polityce. Spójrzmy sobie na Hillary Clinton, jak ona miała kampanię wyborczą, śmiało chodziła w takich właśnie kompletach, góra-dół, w praktycznie pełnej palecie kolorów. Kamila Rowińska, sławna biznesowa coach, również bardzo często sięga po takie komplety, ale w bardzo mocnych kobiecych kolorach, gdzie właśnie ona podkreśla, że ona jest w biznesie, ale ona jest kobietą w biznesie, dlatego śmiało sięga po różne rozwiązania. Między innymi kiedyś pamiętam, że widziałam ją w stylizacjach w takich mocnym, amarantowym komplecie, w białym garniturze swoją drogą również, ale do tego oczywiście dojdziemy. Chciałabym iść tutaj dalej, mam taki plan założony, więc zaczynamy od tych neutrali, ale kolory też będą. Bardzo fajny, nieco taki kolor, którego się mniej boimy, ale bardzo neutralny i też fajny na pogodę ciepłą, będzie dla nas właśnie garnitur w kolorze piaskowym. I tutaj to jest taki jasny, przygaszony beż, bardzo uniwersalny. Nie bójcie się właśnie takich zgaszonych beży. One są świetne na wiosnę, na lato. Troszkę panie bledsze muszą się bać, jeżeli to jest taki ciepły karmel. On będzie dla nich czasami troszkę za ciepły. A ten kolor jest bardzo fajny, uniwersalny, świetlisty. Świetnie łączy się również z kolorami. Więc tutaj super rozwiązanie. Jako taką alternatywę chciałam pokazać, że taką jakby modyfikację tej stylizacji. Bierzemy żakiet z kolei i tutaj w bardzo podobnej palecie kolorystycznej, bo taka właśnie jest kapsułowa kolekcja marki Molton, jest również dzianinowa sukienka. Zobaczcie, również tutaj możemy stworzyć taki monochromatyczny look, stylizację, gdzie jesteśmy już w wersji żakiet na sukienkę dzianinową, czyli ona jest z nami na zewnątrz, przychodzimy do biura, narzucamy, jesteśmy już formalne, bardzo fajna propozycja. Chciałam przy okazji pokazać, że również mamy tutaj w kolekcji również dzianinową sukienkę, ale zobaczcie, o fajnej strukturze, fakturze, ona przez to ta sukienka jest nieco taka bardziej sztywna. Teraz
tak szczerze z serca. Na przykład ja bym sięgnęła po to. Dlaczego? I wcale nie dlatego, że jest ciekawsza, mimo że ja to lubię w stylizacjach poszaleć, tylko dlatego, że na przykład materiał tutaj jest sztywniejszy. Czasami tych dzianinowych sukienek się boimy, bo one na przykład na pupie, jeżeli mamy słabszą jakąś skórę, prawda, latem, to też bywa różnie. Jedne firmy będą akceptować stroje bez rajstop, inne będą wymagały rajstop, ale spotkałam się już naprawdę z moim jednym z banków, bo ja również mam takie współprace różne korporacyjne, jako doradca z różnym klientom korporacyjnym doradzam i naprawdę spotkałam się z bardzo poważnym klientem z branży bankowej, nie mogę mówić jakim, gdzie obecnie zdjęto obowiązek noszenia latem rajstop, więc ta noga nawet w pierwszej linii frontu może już być nogą bez rajstopy. Ale wiadomo, że ta rajstopa w momencie, kiedy na przykład mam jakąś niedoskonałość na skórze, że na pupie, w okolicach tutaj, prawda, kolan czasami, no to w rajstopie wygląda lepiej i ona również, nawet jeżeli chodzi o taką strukturę, to co się dzieje, prawda, jak mamy sukienkę właśnie dzianinową, która nie jest luźna, rozkloszowana, no to ta dzianina czasami zdradza pewne niedoskonałości, troszkę się jej boimy. Na przykład ta dzianina jest sztywniejsza, ma więcej takiego elastanu w sobie, jest taka śliska, jest grubsza, ale nie będzie nam dni, słuchajcie, za ciepło na pewno w biurze i tak raczej będziemy pewnie sięgać po jakieś warstwy wierzchnie z tymi klimatyzacjami, ale ona będzie na przykład tutaj na pewno zdecydowanie bezpieczniejsza, jeżeli tego obszaru z tyłu na przykład się boimy, że coś tam w takiej zwykle cieńszej, bardziej lejącej, bez faktury dzianinie, coś tam mogłoby po prostu być niedoskonałość widoczna. Zwracajmy też na to uwagę, mierząc te sukienki. Czasami rozwiązaniem jest sięgnięcie po większy rozmiar, bo te dzianiny się pięknie leją. My mamy czasami taką skłonność, mówię klientkom, wybijam to z głowy, że ojej, ja bym tak jakby się czuję tak radośnie, jak kupię coś w mniejszym rozmiarze, a to naprawdę na to nie można patrzeć. Ja sama tutaj w marce Molton czasami mam spodnie 38, a czasami 42. No niestety tak to bywa, co wynika bardzo często z kroju, tak? Czyli sprzed mamy różnie zbudowaną tutaj część biodrową i w niektórych po prostu spodniach czasami tak to bywa z rozmiarówką. Trzeba po prostu coś dobrać pod siebie. Dobrze, więc ta sukienka też jest naprawdę bardzo fajna. Tutaj przykładem, oczywiście też chciałam pokazać, typowe rozwiązanie, te nasze takie fajne koszulki, jest pełna paleta kolorystyczna. Tych koszulek takich trapezowych, lejących, oczywiście tutaj, zwróćcie uwagę, również bardzo fajnie, pod żakiet, zawsze coś takiego nam się tutaj będzie sprawdzać. Muszę tylko to ładnie Wam tutaj ułożyć. Proszę bardzo. I czasami z kolei, jak jesteśmy w takim monochromie, zawsze mówię, to czasami niektórzy lubią aż tak jakby rozmyte, delikatne, subtelne stylizacje, a czasami szukamy takiego wzmocnienia. I tutaj tylko muszę zapożyczyć, bo planowałam w innej stylizacji, a teraz mi przyszło, że tu byłoby też super. Jest taka przepiękna, bo tu apaszki w kolekcji Molton są przepiękne. I czasami naprawdę da się tak fajnie właśnie taką rodzinę kolorystyczną stworzyć i nawet takich akcentów, i to bardzo fajnie wygląda, takich neutralnych, rozmytych nieco lukach, znaleźć w dodatku jakiś jednak akcent kolorystyczny. Zobaczcie, jak on się pięknie tutaj wybija. Więc nawet taka apaszka dowieszona, tak, przewieszona przez szyję, która czasami naprawdę też nas chroni, bo się troszkę tam są jakieś dyskusje, ktoś tam bardziej podkręci tą klimatyzację. Czasami nawet to nawet nie chodzi tylko o to, że jest fajniej stylizacyjnie, ale też ona potrafi nam czasami latem, fajnie nas tak naprawdę też troszeczkę od tego wiaterku klimatyzacyjnego chronić. Już abstrahując od tego, że ja w ogóle bardzo sobie lubię i cenię, czasami można też, jak upinamy włosy, te opaszki tak pięknie czasami wyglądają, możemy sobie naprawdę tutaj dodać taki akcent przy upięciu włosów, obinąć jak mamy koczek, to może bardzo ładnie wyglądać, taki akcent tutaj dodany. Więc też fajnie, czasami w biurowych stylizacjach lubimy mieć te włosy też troszkę związane. A w prywatnych potem, słuchajcie, przepiękne bandamy do sukienek długich, zobaczcie, bardzo ładnie to może wyglądać. No dobra, ta jest w ogóle przepiękna, przepiękna, jeżeli chodzi o swoje umaszczenie. Dobrze. Bardzo fajnym rozwiązaniem, taką alternatywą dla żakietów, a my często tych takich okryć wierzchnich, letnich, wiosennych również szukamy, będą skórki. Tutaj przepiękne, również bardzo fajne do biznesu, do cygaretek na dole, do prostych, klasycznych, minimalistycznych sukienek przed kolanko, czy lekko za kolanko ołówkowych, również super. Zobaczcie, jaki piękny piaskowy odcień. No, to są właśnie te kolory w skórkach, w czarnej skórce,
wiosną, latem to już jest często troszeczkę za ciężkie dla nas. Bardziej mówimy o tej początku wiosny, nie? O tej jesieni bardziej. To tam się nam zamkorzą te czarne skóry, takie ciężkie. A ta delikatna piaskowa przepięknie będzie się prezentować naprawdę z paletą, nawet taką niesamowicie letnią. Tak? Tutaj wziąłam cytrynowe spodnie, które miałam wam pokazać zaraz, ale zobaczcie, że nawet do kolorów takich letnich po prostu taka skórka będzie bardzo ładnie wyglądać. I to jest ta, bieli nie chcemy w skórze, raczej ona jest taka troszeczkę, powiedziałabym, kontrowersyjna. O, to chyba jest najlepsze określenie na białe buty, tak? No, one się nam czasami kojarzą z pewnymi imprezami, festiwalami muzyki typu techno wręcz, bym powiedziała. Biała skóra, to jest takie wiadomo, bardziej się nam kojarzy pewnie z teledyskami jakimiś muzycznymi, a taka już jest bardzo fajna, elegancka, piaskowa, a stylizacyjnie wprowadza nam stylizację radość, światło. Bardzo fajnym również rozwiązaniem jest taka skóreczka cappuccino, przepiękna, bardzo mi się podoba i tutaj jakby właśnie do niej planowo chciałam pokazać, że właśnie z kolei można sobie czasami doświetlić tego typu rozwiązanie, przywiązując właśnie taką apaszkę. Tutaj bardzo ładnie to też współgra ze sobą. Również pamiętajmy o takich garniturach, które są bardziej, bardzo całoroczne. Mamy często w szafie taki całościowy, uniwersalny garnitur w szarościach. Tutaj przepiękna opcja w prążku, którą uwielbiam. To z założenia podpowiada, że pięknie połączy nam się to z bielą, czy to w bucie, czy to w warstwie pod, tutaj pod żakietem, którą mamy. Więc bardzo również fajne rozwiązanie, szczególnie właśnie w uzupełnieniu bielo. To jest takie świeże, również bardzo fajne na sezon wiosenny. I tutaj chciałam pokazać jako alternatywę. I w ogóle taką poradę, też przy okazji stylistyczną. Mamy na przykład w kolekcji Molton taką dzianinkę, bardzo fajną, lejącą. W ogóle z lekkim błyszczeniem w paski, w białym i szarym, kolory neutralne, więc bardzo fajne również do biznesu. Mogłabym nawet zastosować to w ogóle pod. Ale tutaj chciałam pokazać, tak, żebyście zrozumiały też taką podstawową zasadę, bo to tak trochę teoretycznie zasadę łamię, bo mieszam dwa printy. To jest takie artystyczne, w sensie czasami trudne. Jaka jest podstawowa zasada? Przypomnę po prostu, że jeżeli mieszamy printy ze sobą, to one powinny mieć taką różną gramaturę. To nam sprawia, że one się jakby dość dobrze łączą. Czyli gdybym tutaj na przykład na górze miała bluzkę i przykładowo nawet miała duże grochy, to jest duża szansa, żeby zadziałało. A jakbym miała taką drobniutkie, tak jak tutaj są drobne te prążki, to jest szansa, że to byłby oczopląs totalny, nie? I nie mówię, bo w stylizacjach artystycznych z różnych takich branży, gdzie są artyści, muzycy, malarze, jakieś architekci, oni często wszystkie zasady łamią, jeżeli chodzi o kolory, wzory, mieszanie ilości printów i tam jakby tego, to jest zupełnie coś innego. Tu mówimy o takiej dość bardziej trzymającej się zasad, bardziej takiej akceptowalnej przez większość społeczeństwa stylizacji. Więc tutaj bardzo fajnie to zobaczcie ze sobą współgra, biznesowo fajnie. Można by to oczywiście uzupełniać dalej przykładowo, opsa, tą na przykład właśnie torebką, tutaj kolor ciepły dodany już bardziej, czerwono, takie bordo, chociaż bordo jest tak naprawdę zimnym odcieniem koloru ciepłego, bo czerwony kolor ciepły, ale to jest jego zimny odcień, ale jednak już wprowadza pewnego rodzaju zawsze taki akcent cieplejszy, też taką radość bardziej do stylizacji, więc bardzo ładnie to tutaj by uzupełniło na przykład tę stylizację. Na drodze trampek, mokasyn, dużo różnych rozwiązań. Idziemy dalej. Przepiękny garnitur cytrynowy. W ogóle cytryna to jest ten taki bardzo letni kolor, żółty, który zobaczcie, w sytuacji właśnie, kiedy to jest komplet, bardzo fajne rozwiązanie również do biznesu. Można bardzo ładnie uzupełnić czernią, różnymi beżami, bielą, jeżeli chodzi o akcesoria. Tutaj rzecz, którą chciałam wam pokazać, abstrahując od tego, że można by wszystko razem złożyć też w całość, ale chciałam wam pokazać, że to prawda nie musi być w ogóle całościowy set. Fajnym, bardzo fajnym rozwiązaniem do biznesu będzie po prostu zastosowanie lekkiej koszuli. To jest przepiękna z tym takim wyjątkowym kołnierzem. Ja ją uzupełniałam, słuchajcie, nawet ciężko to broszką nazwać, ja do końca nie wiem jak to nazwać, ale to jest broszka, tylko z nietypowym wykończeniem, dlatego że ona nie ma tutaj takiej grafki, igły, tylko ma magnes, słuchajcie. Zwróćcie uwagę, jakie to jest taka paleta kolorów. W ogóle też bardzo fajnie to wygląda ze względu na to, że tutaj jakiś akcent żółty jest, jest w ogóle złoto, więc pięknie to się łączy nam z żółtym, a dodaje takiego czegoś wyjątkowego, takiego kobiecego akcentu. Jest bardzo profesjonalne. I tutaj wpiłam broszkę właśnie pomiędzy wyłogi koszuli. Można tak robić. Ja to jest jeden z takich moich zabiegów stylistycznych nietypowych. Oczywiście można też na klapę marynarki, to nie jest tak, ale to wygląda po prostu przepięknie.
przepięknie, niestandardowo, inaczej. I te takie malutkie akcenty kolorystyczne, tak zwane color pop, przy tym bieli i żółtym, uważam, że całość wygląda po prostu tak świeżo, tak radośnie, bardzo profesjonalnie przez te kołnierz, przez to, co już biała koszula, że to są spodnie w kan, no pięknie. I nawet właśnie takie, o, tutaj neutralne mokasyny w jakimś takim pieskowym, chyba nie widzicie, pieskowym odcieniu byłyby bardzo fajnym takim uzupełnieniem kolorystycznie, co na nodze, no właśnie to. Albo biały trampek, tutaj możemy troszeczkę też dać się ponieść, prawda? I chciałam właśnie taki też Wam zabieg stylistyczny sprzedać. Bardzo fajne rozwiązanie. Dobrze, te kolory pastelowe czasami bardzo ładnie łączą się w ogóle między sobą, ale tutaj zawsze musimy zbadać, czy możemy. Generalnie się da, zależy od branży. Czasami nawet akcesoria, czyli pasek, but w takich bardziej klasycznych kolorach sprawi, że to będzie wyglądało już bardziej biznesowo, a jak nie, to pamiętajcie, że tego typu pastele również możemy łączyć oczywiście z innymi kolorami neutralnymi. Zobaczcie, że faktycznie z bielą czy też z szarością, no będzie bardziej biznesowo, więc musimy sami troszeczkę oceniać jakby tak, na ile mogę taki klasyczny dress code łamać. I pamiętajmy, że jeżeli kiedyś łamać, to właśnie wiosną i latem. Dobrze, kolejny kolor, który jest przepiękny, to jest przepiękna, delikatna lawenda, jaśniuteńki, pudrowy fiolet. Bardzo fajny kobiecy kolor, przepiękny dla zarówno brunetek opalonych, zobaczcie, jak fajnie kobieco ta skóra tak się wybija, na tym opalizuje wręcz, ale również właśnie dla jaśniuteńkich blondynek z jaśniutką karnacją, takie bardzo subtelne urody będą wtedy wyglądać zjawiskowo. I tutaj jako taka porada, alternatywa oczywiście dla żakietów, były skórki, a teraz dzianina. Bardzo fajne rozwiązanie również na różne sukienki, sukienki letnie, na sytuacje zawodowe oraz sytuacje prywatne, różne wyjścia, wesela, komunie, czasami taki właśnie klasyczny kardigan, ale jakościowy, bardzo Was o to proszę, ten tutaj jest bardzo fajny, taki lekko sztywniejszy, jeżeli chodzi o materiał, wykończenie bardzo eleganckie. To nie jest taki zwykła taka szmatka, którą czasami na siebie narzucamy, takie bazowe te sweterki. Ten jest bazowy, ale jakościowy, pięknie wykończony. O, to właśnie ten fakt sprawia, że on jest akceptowalny do biznesu. Jak go się nakłada, to jest jak pudełko, w sensie to trzyma formę. To nie jest ciuch nieelegancki. I to właśnie sprawia, że my na takie rzeczy możemy sobie pozwolić i że to jest właśnie również cały czas stylizacja biurowa. Teraz trzy komplety, góra-dół, które są totalnie w kolorach trendu i chcę Wam właśnie pokazać, jak to fajnie, żywiołowo potrafi wyglądać. Nasz bardzo wyjątkowy komplet z innym krojem góry, czyli skrócona forma, podkreślająca oczywiście piękność talii naszej, czyli dwurzędowy tutaj wykończony, przepiękny, ale nie bać się dwurzędóweczek, tutaj są w tych samych kolorach guziki, na pewno nikomu nic nie dodadzą, wręcz ten krótki właśnie krój przepięknie będzie podkreślał talię. I do tego chciałam Wam pokazać również kolejny kolor, czyli przepiękny kowal. I tutaj zobaczmy, jak on wygląda na naszej dzisiejszej gwieździe, którą chcę zaprosić tutaj do mnie, a mianowicie jest ze mną również Beatka. Zobaczcie, w ogóle dzień dobry, tutaj Beatka zawsze w salonie na Mocinach, znaczy czasami jest ktoś inny, ale bardzo często spotkacie Beatkę tutaj w galerii Mociny, właśnie ona będzie Wam pomagała w doborze już konkretnych modeli, konkretnych kolorów dla Was. I zobaczcie, jak ona prezentuje się w tym żywym kolorze, niesamowicie przepięknie. I teraz fajnie, bo w ogóle obie mamy mokasyny. Chodź, pokażemy. Zobaczcie, że faktycznie ten mokasyn pracuje i z sukienką, i pracuje przepięknie z kompletem garniturowym. Pod spodem mamy, zobaczcie, tutaj ramionko jeszcze jest gołe. To jest nasz właśnie półgolfik, bardzo fajne rozwiązanie do biznesu. Dodałam biel, żeby dodać świeżości, ale absolutnie mogłabym sięgnąć również po kolor czarny, aczkolwiek byłoby tak bardziej, powiedziałabym, wyjściowo, wieczorowo, nic jak tylko złoto dodać, o wszystko oblać złotem, oczywiście wtedy czarny but, może bardziej elegancki. Może sięgnęłabym po jakąś taką fajną, niższą szpileczkę z wykończeniem tutaj, prawda, w złocie. Też byłoby fajnie, ale wieczorowa. Tutaj jest stylizacja biznesowa z wygodnym mokasynem. Oczywiście Beatka by wyglądała również co? Fantastycznie z białym trampkiem, prawda? Widzimy? Widzimy. Byłoby po prostu fantastycznie również. Ale wykończmy, pobawmy się troszeczkę w stylizację tutaj na wizji. Dodajmy Beatce jeszcze co? No dodajmy jej torebkę, prawda? I myślę, że tutaj również beżowy mokasyn jest tak, ale chcę Wam pokazać oczywiście
taką małą sztuczkę, czyli właśnie jak możemy czasami znowu tą klasyczną stylizację, ale jednak troszeczkę zaczarować i dodamy sobie tutaj, zobaczcie, przepiękna kolejna, zobaczcie, jakie to jest po prostu piękne. Nawet wyobrażam sobie zastosować tą apaszkę. Wyobraźcie sobie, że cała stylizacja w ogóle jest na przykład biała. Totalnie biała i dajemy to gdzieś jako taki akcent kolorystyczny, no coś pięknego. Ona w ogóle ma bardzo dużo różnych kolorów, więc zobaczcie, że czy byśmy poszli w brązy, czy po prostu w beże, czy w zieleń, czy w ten niebieski, ona w ogóle nam bardzo fajnie różne luki będzie podkręcać. Tutaj mamy bazującą na tym właśnie pięknym kobalcie, on tutaj jest, więc po prostu pięknie uzupełni nam tę stylizację, już nie mówiąc o tym, że również mamy te karmele. Te beże, te piaski, te brązy, więc tutaj po prostu ona spina nam przepięknie tę stylizację. Możemy zrobić różne rzeczy, w różny sposób sobie to zawiązać. Mniej, bardziej okraszone może być jakaś kokardka, może być taki akcent o, może być coś dłuższego, to już troszeczkę od nas zależy, ale może mieć też dłuższe tutaj o akcenty. Chwileczkę jeszcze coś przewiążę starannie. I nawet w takiej prostej formie jest już zupełnie inaczej, jest taki kolor pop, tak zwany, tak? Czyli akcent kolorystyczny jest jeszcze żywiej, jest jeszcze ciekawiej, bardzo ładnie to wygląda. I pasuje też do włosów Beatki, prawda? Bo ona ma takie bardzo fajne, miodowe włosy. A teraz chciałabym jeszcze pobawić się troszeczkę samą stylizacją. I poprosimy tutaj Beatkę, żeby zmieniła górę i zobaczycie też, że tego typu kolor, bardzo żywy, super wygląda w momencie, kiedy połączymy go z nieco bardziej stonowanym kolorem neutralnym. Zmieńmy to na tę niestandardową naszą koszulę. Zobaczycie w takim fajnym, nieco bardziej sportowym, luźnym wydaniu, ale koszulę taką tradycyjną, jeżeli chodzi o materiał, jeżeli chodzi o tutaj kołnierz. A ja w międzyczasie pokażę Wam oczywiście kolejny nasz komplet garniturowy i to jest w ogóle, mamy dwa komplety obecnie kolorowe, ale z naprawdę bardzo cieniuteńkich materiałów, lejących, no leciuteńkich, bardzo profesjonalnie wyglądających. To są właśnie najbardziej nasze letnie garnitury, które naprawdę nie będziecie się czuły w nich, że są nieadekwatne na miesiące letnie, bo są naprawdę cieniuteńkie, lejące, a bardzo fajne, eleganckie. Więc to jest nasz piękny, żywy, malinowy taki róż, super kolor. Do tego można oczywiście również, i to jest fajna rzecz właśnie, że możemy mieć albo całość monochromię, ale na przykład też w ogóle, zobaczcie, jak fajnie nawet taki komplet wygląda. Tutaj jest dosłownie jeden, pół golfik z kolei, więc również fantastycznie. Ten róż taki mocny wrócił do łask. Widzimy tego masę w sklepach, bardzo mocny i modny kolor i bardzo uniwersalny, jeżeli chodzi o typy urodowe. I drugi, słuchajcie, kolor to jest przepiękny koral. Piękna czerwień, również cieniuteńki jest ten garnitur, bardzo fajny kolor do połączenia z bielą, do połączenia właśnie z taką czerwienią. Można również, teraz jest taki też ten trend, łączyć czerwień czy róż z pomarańczem, czyli róż i pomarańcz. Czerwień, pomarańcz, można, słuchajcie, może mi to ważne, zawsze jest jeszcze miejsce oczywiście na jakiś kolor neutralny, czy to biel, czy czerwień. I jeszcze mamy jeden fajny, bardzo również komplet, ten już jest grubszy materiał, ale również bardzo fajny do biura. To jest taki przepiękny fiolet, bardzo twarzowy również kolor. I tutaj jako ciekawa alternatywa, również tę błyskę już widzieliście w szarości, jest również w fiolecie i bardzo fajnie coś takiego razem również do pracy można założyć. Pokażę Wam również oczekiwanie na Beatkę, że faktycznie te takie bazowe koszulki, które w ogóle są fajne, całoroczne, mamy naprawdę we wszystkich kolorach. Jest czerwień, jest pudrowy róż, jest czerń, biel, fiolet, jest niebieski, jeszcze jest taki właśnie wcześniej piaskowy, lekka taka złamany beż i jasno-szary. I mamy również Beatkę, zapraszamy Cię w już tutaj komplecie. Zobaczcie, jak bardzo fajnie wykorzystaliśmy troszeczkę nawiązanie do tego buta, który jest w kolorze też takim stonowanym beżowym. W ogóle ta koszula na Tobie wygląda, kochana, przepięknie. I zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Ona jest wydłużona. Mamy wydłużony tył względem przodu, więc bardzo fajnie, to jest takie fajne, modowe rozwiązanie. Tu mamy, żeby nam było wygodniej, bo ona jest dłuższa i czasami, gdyby nie było tych rozporków, no to byłoby nam po prostu, źle by to wyglądało, nie pracowałoby na sylwetce. Dzięki temu to pracuje na sylwetce. Super są te ściągacze, które właśnie dodają takiego nieco bardziej sportowego, nowoczesnego charakteru takiej koszuli, niestandardowego. Fantastycznie.
Jak się w niej czujesz? Bardzo dobrze, luźno, wygodnie. Tak, i chłodno. Chłodno. Ale jednocześnie elegancko do tego stopnia. Tak, bardzo ładnie to wygląda. I teraz co bym... Tutaj pewnie bym bardziej poszła w tego Shofferbaga faktycznie, prawda? Bo całość jest też taka bardziej troszkę na luzie. Pięknie to pasuje do tego mokasyna. I tutaj jestem bardzo ciekawa, w której odsłonie tej stylizacji, tych spodni, tego kobaltu. Nasza Batka Wam się bardziej podobała, tutaj muszę odsłonić naszą gwiazdę. Zrób kroczek do tyłu, tylko poproszę, żebyśmy całość, widzicie, zobaczyli. Bardzo ładnie, całościowo tutaj się to prezentuje. No jestem zachwycona. Taki bardziej, bardzo lekki, również po pracy, tak? Fajnie byśmy się w tym czuły, na różne takie wyjścia. Także taka sportowa, bardziej elegancja. Także mam nadzieję, że podobały Wam się nasze inspiracje, nasze pomysły na różne rozwiązania, różne połączenia co do tego, jak ubierać się do pracy w miesiące ciepłe. I cóż mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj ze mną i chciałabym przypomnieć o tym, że w tym tygodniu, abstrahując z tego, że był wyjątkowy dzień, czyli dzień dzisiejszy, czyli imieniny Joanny, ale jest również drugi, bardzo wyjątkowy dzień, o którym każdy z nas na pewno pamięta i jest to Dzień Matki, który mamy już w najbliższy piątek i z tej okazji z marką Molton przypominamy o promocji 20% na sukienki oraz akcesoria nieprzecenione i ta promocja obowiązuje do końca tygodnia, czyli do niedzieli w sklepach stacjonarnych do soboty, w sklepie online oczywiście łącznie z niedzielą można kupować w promocyjnych cenach, jeszcze raz powtórzę, sukienki oraz akcesoria w nieprzecenionej cenie, więc będzie na nie dodatkowy rabat 20%. Także jeżeli jeszcze nie macie prezentu dla swoich najkochańszych mam, to zachęcam, żeby właśnie takiej możliwości skorzystać, a może właśnie wybrać się w ogóle razem z mamą na shopping, na zakupy i razem spędzić też taki wartościowy czas razem, wybierając stylizację, bawiąc się, pielęgnując swoją nie tylko więź, ale też kobiecość. Warto naszym mamom przypomnieć o tym, że powinny o siebie dbać tak bardzo, jak my chciałybyśmy właśnie dla nich. Także dziękuję Wam za Waszą obecność i mam nadzieję oczywiście, że widzimy się już na kolejnym live'ie za 2 tygodnie. Ściskam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam i życzę cudownego wieczoru, cudownego Dnia Matki i cudownego całego tygodnia. Do widzenia.